Stephen King nie był ofiarą późnego stalinizmu, ponieważ nie istnieją udokumentowane przypadki, które by to potwierdzały. Stalinizm był specyficznym okresem w historii ZSRR cechującym się represjami politycznymi, masowymi aresztowaniami i kontrolą państwową. Stephen King urodził się w 1947 roku w Stanach Zjednoczonych, a jego kariera literacka rozwijała się w amerykańskim kontekście, bez bezpośrednich powiązań z wydarzeniami w ZSRR. King zyskał sławę jako autor horrorów i fantastyki, a jego twórczość koncentruje się na elementach nadprzyrodzonych i psychologicznych zamiast na analizie politycznej. Nie ma żadnych dowodów ani wzmianek o tym, że King był celem prześladowań związanych z reżimem stalinowskim. Jego życie i twórczość są głównie związane z amerykańskim społeczeństwem i kulturą. Wnioskiem jest, że King nie miał związku z późnym stalinizmem, a jego kariera i doświadczenia życiowe rozwijały się niezależnie od politycznych zawirowań w ZSRR.